Cześć wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z życia rodziny Biedak. I Sławek wybiera sobie ubranie z rana, bardzo wczesnego ranka, jak widać. Trudno wizytowy, to niech zostanie. I wszystko, Sławku? Jeszcze sportowy, tak? Dobra, możesz mieć ten czerwony. Jak ty się w ogóle dzisiaj czujesz? Dobrze się czujesz jako staruszek, muszę powiedzieć. Załóż sobie kurtkę jedną na zimne dni. Tylko mógłbyś mieć na przykład prysznic i skorzystać z toalety, bo w twoim wieku to już trzeba na zapas. No i idź pracuj nad tym samochodem dla drugiej córki. Balbina, widzę, oglądała nowy prysznic. A ty co ty robisz? Aha. Ja proponuję, żebyście ty... właśnie ty... i Lolita zjadły zupę babuni, ale widzę, że zupa babuni już jest zepsuta, więc... Polinka, posprzątaj. I może zrób nową. Albo nawet podaj, to niech już wszyscy to zjedzą. Ale nie można na śniadanie podać zupy babuni, więc przygotuj po prostu danie dla grupy. Niech to będzie zupa na pocieszenie babuni, bo jeszcze Lolita i właśnie Maja są chore. Chciałabym, żeby przestały być chore. Wiadomo. Cyryl jeszcze sobie śpi, to niech sobie śpi spokojnie. Ty mogłabyś się w międzyczasie też ogarnąć, ale dobra. Dziewczyny śpią, nie będę ich budzić, bo jest dopiero piąta. Ale tak, czy wy podnieśliście tą rozrywkę swoją? Wy jesteście w opłakanym stanie, moje dzieci drugie. Całą noc nie spaliście. Tak swoją drogą. Nie mogłeś już iść do tej toalety, co ja ci klikłam. Nie mogłeś. No dobra, nie drzyj się. Już siostra wyszła? Korzystaj, no typowe rodzeństwo. Wyłaź z tej łazienki. Kornelia, wyłaź z tej łazienki. Ile tam będziesz siedzieć? Masakra. O, jest już zupa na pocieszenie babuni. Dlaczego ty tak wszystkim gratulujesz, Balbina? Miałaś podać tą zupę. O, Maja niech sobie zje zupkę. Ona jest zmęczona strasznie. No, pewnie przez tą chorobę. Dobra, za tę lekcję, choć jeść. Zdrowie ważniejsze. Cyryl? Co ty masz na myśli, stojąc jak kołek? Ty nie potrzebujesz jedzenia. Ty w sumie troszkę... A ty już sobie jesz, dobra. Kajtek też nie potrzebuje, ale ma słabą energię bardzo. Co ty masz za obawę? Przygapić autobus do szkoły. Dobrze, postaram się, żeby to się nie wydarzyło. Balbina, gdzie ty poszłaś? Opowiadać dowcipy, córce. Ale gdzie ty w ogóle jesteś, Balbina? A tu stoisz. Chodź tu, Balbina. Co ty masz jakieś dziwne pragnienia w ogóle, nie? Patrzcie, jakie ona ma nagle pragnienia. W ogóle im się te aspiracje pomieszały znowu. Nie wiem dlaczego. A ona i Sławek przecież mieli ten jubileusz. No i teraz nie mogę mu tego ustawić znowu, wiecie? Bo nie chcę się wylosować jak na złość. Jeszcze spróbuję raz. No patrzcie, ciągle mają co innego. Kto do pracy jedzie dzisiaj? W sumie powróciłaś już do zdrowia, to zasa tą zupę i idź. Czy ty może masz coś tutaj do... rozdania. No pewnie, że masz, ej. Czemu? Mam wrażenie, że tutaj się coś zresetowało, wiecie? No. Coś tutaj... O, dam ci to. Co to jest? Miejscowa legenda. W życiu każdego Kasanowy nadchodzi czas, gdy własna reputacja zaczyna go wyprzedzać. Wieści o twoich miłosnych podbojach szerzą się w mieście i sąsiedzi należący do płci, którą preferujesz, znacznie częściej przypadkowo spacerują w pobliżu twojego domu. Okej. Czyli Karolina jest taką kasanową. A ty masz jakiś romans już zaczęty? Nie, ale widzę, że tutaj próbowałaś coś. Z tym. Zaprzyjaźniłaś się na razie. I tutaj masz jakieś z Gabrielem. Okej. Okay. A twoja siostra? Twoja siostra też nie ma miłości, ale widzę, że tutaj też ma dobre relacje. Widzę, że oni... ty możesz zostać
wezwać go z Smithów, a jakbym ci wybrała inną aspirację, drugoplanową na przykład, żebyś była rodzinna. Chciałabym, żeby jednak któraś z córek odliczyła to po Balminie, wiecie o co chodzi. I myślę, że do niej to pasuje. Na starość możesz chcieć poszukiwać przyjemności. A co? Proszę bardzo, Sławek. Ja bym tylko chciała, żeby wszyscy tutaj ogarnęli wszystko. Jezus Mariu. Balbinka, może ci postawimy te kwiatki już. Dobra, jakoś tam ogarnęłam nam kwiaciarnię i prawie nie mamy pieniędzy, nie? Ale to nic. Ale tu nic, moi drodzy. Balwinka zaraz tutaj się odkuje na pewno. Tymczasem ogarnijmy. Aha, ty dalej tutaj robisz. Jesteś już wyczerpany wręcz, więc tak. Prysznic i łóżko dla ciebie, Sławku. Niestety w twoim wieku to już trzeba uważać. Balwinka zaraz sobie otworzy tą kwiaciarnię. A mamy sobotę, no fantastycznie. Zatrudnić Annę? To nie jest twoje przedsiębiorstwo, nie wtrąca się Cyryl. Balmina, a ty otworzyłaś przedsiębiorstwo i przyszłaś czytać gazety, no jest to jakiś sposób, nie powiem, że nie. Co się tak podepnie? Proszę mi się nie ciąć. Proszę, tutaj przyszła klientka, o. O nie, żadnych nagrobków mi tu nie umieszczaj, tylko sprzedaż. Co to ma być? Sprzedaż, zwykła sprzedaż. Już w sumie nie pamiętam, jak to nam szło. Ona chyba lubiła też jakieś kwiatki, ale już jej tego nie wstawiałam. Liliana, przyjemniaczek! Właśnie zapomniałam wam powiedzieć, że w Miłowie zaszły w ogóle pewne zmiany. Dość spore zmiany, bo sobie weszłam raz całkiem niedawno, żeby kurde troszkę tutaj się zająć tymi rodzinami niektórymi i no jakby trochę im życie ruszyć do przodu, ewentualnie coś pozmieniać w tym życiu. Więc niedługo pewnie też przekonacie się o tych zmianach, moi drodzy. No i Miłowie zaszło dużo zmian, takich dość znaczących, jeśli chodzi o niektóre rodziny. O niektóre mniej, nawet zaszły spore zmiany u przyjemniaczków. W sensie u Marysi i... U Marysi i tego, jak on miał... Trudno, nieważne jak on ma na imię, w każdym razie on się już postarzał. I niestety, ale jego żona dowiedziała się o jego naturze niepoprawnego romantyka. I w związku z tym postanowiła wziąć z nim w końcu rozwód. Uznała, że ich córki są już na tyle dorosłe, że nic wielkiego się nie stanie. Ona nie będzie żyła dłużej z mężczyzną, który ją oszukuje. Proste. Cześć, Mirek. Więc Marysia i mąż się rozwiedli. Ale Marysia nie jest taka poszkodowana, moi drodzy, bo ona znalazła nową miłość swojego życia i przy okazji znalazła też trójkę nowych dzieci, ponieważ spotkała samotnego ojca, więc teraz razem tworzą wspólnie rodzinę. Marysia przeszła też metamorfozę, wygląda też zupełnie inaczej. No, jestem ciekawa, co na to wszystko swoją drogą Angelika, aczkolwiek Angelika też sobie układa życie, moi drodzy. I nie zgadniecie z kim? Z samym Leonardem! Nie wiem, czy ktoś pamięta Leonarda, ale Leonard był kiedyś chłopakiem Ani. Tej Ani, która jest teraz z Damianem. Więc tak się toczą, moi drodzy, losy w Miłowie, że jest całkiem, kurczę, ten świat bardzo mały i no... Można powiedzieć żartobliwie, że Simowie trafiają z jednego do drugiego łóżka. Tak. O, wróciła Maja z pracy. O, ja wam dostała nawet. No to ładnie. Tutaj znowu ktoś chrapie. Czemu wy śpicie w ogóle w dzień? A ty odrobiłeś lekcję? Masz absurdalnie wysoką.
A to jest już wszystko Lolity, dobra. No więc ty chyba już wszystko odrobiłeś. No dobra, to śpi. Jak tam Lolita? Rośnie zabawa? No ona chciałaby podrabiać te lekcje, więc myślę, że może ty jej pomożesz w tym? O proszę bardzo, lokal biedacy wywarł na mnie takie wrażenia, że wręczam ci nagrodę dla najlepszego z najlepszych. O Jezus Maryjo, dajcie spokój z tymi powiadomieniami. Co tu się dzieje? Proszę o spokój. Kto tu lekcji nie odrobił? Karolina, jak zwykle. Ty odrabiaj lekcje, dziecko. No zobacz, co zrobiłaś. Kazałam ci być kasjerką. Gówniarzu. Nie irytuj się. Troszkę zarobiliśmy. Dzisiaj. Trzeba przyznać. Nie wiem, czy one coś kupiły. Chyba nie. Ona coś kupuje, dobrze. To pracuję jeszcze jako kasjerka. Żeby tą panią skasować. A potem w sumie możesz uzupełnić towar. Mamy tu takie coś. Uzupełnij. Bydisz. No i dobra. Pewnie zaraz znowu pieniędzy nam ubyje, no ale cóż zrobić. Sławomir, widzę, wstał, idzie odebrać telefon. Boże, co tu się dzieje? Ja nie ogarniam ich wszystkich, moi drodzy. Nie w swoim łóżku i w ogóle... Szufla! Jaka szufla? Tak. Idź, Kajtek, porozmawiaj z tym gościem, kimkolwiek jest. Co tobie jest? Aha, bo ty chcesz randkę, dobra. Boże mój, z kim mam cię umówić? A z nim jesteś przyjaciółką, tylko ja nie pamiętam, kurde, nie pamiętam, czy on przypadkiem z Angeliką coś nie świrował. Nie chcę odbijać siostrze, znaczy kuzynce. Chłopaka. Ale teraz jak to sprawdzę? A jedna randka chyba nie zaszkodzi, co? Masz telefon, pewnie nie masz. Pierdnij! Oh my god. Ale widzę, że już mam zeszły pryszcze, więc nie jest źle. Dziecko drogie, gdzie jest telefon? W naszym domu. Ale on jest teraz zajęty. Świetnie. Dobra, czy jesteś głodna? I jesteś głodna, no to idź sobie coś zjedz najpierw, a potem się zajmiemy twoim nastrojem. A ty oczywiście nie zjadłaś, bo jak żeby inaczej, ty idziesz rozmawiać z tym panem. Nie! Boże, nie! I widzicie, moi drodzy, jak się ma taką wielką rodzinę, to się po prostu zapomina o wszystkim, nie? Totalnie. Boże, jeszcze kręcą cię rudzi i czarni. Serio? Serio? Nie mam na ciebie kompletnie pomysłu, Kajtek. Zero pomysłu. Zero. Ale, no... nieważne. Ale, Boże, co ja zrobiłam? No po prostu... Zapomniałam, znowu zapomniałam. Musisz tą różę postarzę. A wszystkich ich postarzę, bo... Potem będzie brakowało simów normalnych. Normalnych, w sensie takich w wieku odpowiednim. Co ty w ogóle masz za fryzurę taką zwyczajną w sumie? O, może takie włoski. Całkiem fajnie to wygląda. Ale ty masz dziwny nos po Sławku. Ewidentnie nohal jest po Sławku. Może ci damy taką, o, brudkę, żeby nie był taki charakterystyczny odrobinę? Może bez zarostu. Dobra, tutaj chyba nic nie będzie dla ciebie ciekawego. Co jeszcze, tylko zaplanujemy mu jakieś ciuchy. Może z tej okazji, że w ogóle miał urodziny, spróbujemy gdzieś z nim wyjść i z dziewczynami. Dobra, myślę, że w ogóle wieczór to jest idealna pora, żeby gdzieś wyjść, więc... a ty w ogóle masz jakichś kolegów? Tak się zastanawiam, tylko... W sumie znasz tych ziomków, co dziewczyny.
Więc można by coś razem znasz Mikołaja Biedaka. A czy nie znasz? Mi się wydaje, że oni mają jeszcze taką mają jednego starszego syna. No ale teraz to już, kurde. Z Damianem masz takie słabe relacje i z Błażejem? Jak to możliwe? To są twoi wujkowie. Znaczy twoi bracia! Boże! Jacy wujkowie, przecież to Balbiny, dzieci, wszystko dobra. Zastanawiam się, czy może dziewczyny lepiej nie zorganizowałyby tego spotkania. Zarządzaj grupami. Pokaż mi to, Cornelia. Co wy tam macie za grupę? Ale Kaj tak jest z siebie zadowolony, widzę. Pokaż. Czy faktycznie wyglądasz tak cudownie? No. No jesteś synem Balbiny, jak mógłbyś być brzydki. Jesteś piękny, oczywiście. Oczywiście, że jesteś piękny. Pokaż się, o. Te zielone oczy po Sławku, oczywiście. Chociaż Balbina chyba też ma zielone? Sama nie wiem. O, zrobimy ci ładne zdjątko. Nie no, przystojniak z ciebie. Ładny bardzo jest. Miło tego nosa. Trochę mam taką minę. Och, wszyscy zapomnieli o moich urodzinach. Ale weź, zostaw to. Bo czas leci. Czas leci nam, kochana. Przy okazji bym się dowiedziała, jak stoimy z tymi wszystkimi. Kurde, no przydałoby się. Kto z kim? Szalon... Aha, bo mamy tylko grupę szalone dziunie. Aha, Marcelina, Karolina, Jasmine. Dobra. To może stwórzmy jeszcze jedną grupę? Kumple? Tak, i chciałabym dodać tutaj... Też Dianę. Też Jasmine. Kajtka. Karolinę. Archiego, Lincolna, Markusa. Ej, tak, to jest właśnie ich ojciec. Lolita jest za mała. A reszta za starszy. Dobrze, to chyba wszyscy. W sumie tego Gabriela bym... Aha, już nie mogę w ogóle dodać. Aha, 8 osób maksymalnie. No dobra, trudno. Styknie. Utworzyliśmy grupę i teraz grupy. Zaproś grupę na zabawę. Jedź gdzie chcesz. Jezus, nie idź spać, dziewczyno, teraz. Spotkanie grupy Sima Cornelia, tak. Nie będziemy przecież w domu. Był taki bar. Fajny. To chyba był Galaxy Bar. Ale szczerze mówiąc, nie pamiętam. W każdym razie zobaczmy. Mam nadzieję, że mnie nie wywali. Że to, kurde, nie jest jakiś zmodowany i teraz nie będzie chciał działać. Czy mi się wydaje, czy wszyscy nie przyszli? Nie no, są wszyscy, dobrze. No to jazda. Energia ci rośnie w tym samochodzie, no. No spoko. Pół godziny później. Kurde, banda nastolatków do takiego wyścigowego samochodu sportowego. Masakra. Powinnam im zmienić ten samochód tak swoją drogą, bo oni nie mieli takiego samochodu. Ale okej. Dobra, na szczęście jest to jakiś bar bez modów z tego co widzę, więc fantastycznie. Wiecie co, ja sobie tylko pozwolę zcheatować z okazji urodzin Kajtka. Każdego tutaj chciałabym chociaż im zrobić energię, higienę. I co oni tam jeszcze mogą potrzebować? No i dobra, a resztę sobie, wiecie, chyba ten... No głód też. Niech se mają. A resztę sobie ogarniemy tutaj bawiąc się. Tylko sprawdzę, czy wszyscy są. Czy wszyscy są? Tak wygląda, jakby wszyscy byli, chociaż nie jestem... No wiem, tutaj jest wszystko źle poustawiane, więc nic nie porobisz, kochana. Wiesz? Bo pamiętam, że z Mirkiem miałam ten sam problem. No dobra, to widzę, że to jest bardzo fajna miejscówka. Kajtek,
Co ty chciałbyś porobić? Przydałaby ci w ogóle jakaś laska tutaj, a nie samych facetów twoje siostry nazbierały i o. I sobie skorzystaj z toalety? Czy ty masz jakieś nowe punkty do rozdania? Aha, czyli nie mogę, dobra. O co ci chodzi? No, znowu jakiś problem. Ja nie wiem, wiecznie coś. Dobra, nie będę kombinować, bo mi się nie chce. Muszę ich policzyć. Nie wiem, czy wszyscy piszą. O, jest ta... Jasmine. O, Carmen jakaś. Mam wrażenie, że... Wszyscy chcą iść tutaj, akurat gdzie to jest zbadżone, nie? Ty chciałaś romansować z kimś, więc proszę. Pokaż, może zostawimy Archiego, weźmiemy się za Markusa. Troszkę ci dam tutaj na początek takich delikatnych... delikatnych interaction. Kajtek, mój drogi. O, co my tu mamy? Może byś się też zakumplował z kimś, na przykład z Archim, bo on jest chyba najbliżej ciebie. Zabawaj, dowcip. Rozmawiaj. Wspólne zainteresowania może jakieś macie. Jakieś gesty, piątka. Dobrze byłoby, żebyś miał jakiegoś kumpla z okazji twoich urodzin. Tak, kumpel z okazji urodzin. No pliska! Nie szufla! Idź stąd! Bo się wszyscy zblokujecie. A ty, Cornelia? Chciałabyś w ogóle zrobić sobie z kimś zdjęcie? A może z Angeliką? Ale ty masz pryszcza. Może... Nie ma lusterek. Kocie ruchy, gdzie ona jest? O! Dowcip. Benny, przyjaźnie. O, wy nie macie wcale takich dobrych relacji, więc sam raz. Boże, dałam wam smok fujka. Dobra. Nie koniec spotkania, ale to jest dzielenie zainteresowań? A nie, to jest zabawa w przepychanki. No oni biedni nie mogą stąd zejść. Zaraz. O, nie denerwujcie mnie z tym. Ja to usuwam, żeby oni nie chcieli ciągle tutaj tego robić. Jak chcecie, możecie tylko śpiewać. Koniec. Dobra, z nim się już zakumplowałeś. Recytuj wiersze. No, serio? Przyłącz się do Corneli, zróbcie sobie urodzinowe zdjęcie. Tu się zrobiło miejsce, to mogę to przestawić. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Aha, bo to jest w tę stronę. Mikrofon. Tak powinno być chyba. Sprawdziłaś, czy on ci się podoba? Czekajcie, bo znowu mi tam zaraz wyjdą i nie będzie zdjęć. Wszedłeś? Zrób zdjęcie śmieszne. Dzisiaj Kajten musi sobie porobić ze wszystkich zdjęcia. W ogóle Angelika, znaczy nie Angelika, ciągle będą mówić na nią Angelika, to jest Jasmine. Gdzie się straciła w ogóle Diana? Pewnie jest gdzieś na górze, nie? Oni też już gdzieś zniknęli. Świetnie po prostu, wszyscy poznikajcie. Tu jest... o, musisz ją poznać. Trochę. Tu jest twoja kuzynka? Masz już zdjęcia z Cornelią, z pryszczatą Cornelią. Przyjrzałaś się mu w końcu? O, masz coś z nim. No to uwodź go. Pierwszy romans naszej Karoliny. O, już się zakochali. Czekajcie, co one robią? Wyraź aprobatę. Ojej! Nie wiedziałam, że jest coś takiego. Ona się cieszy, że jej siostra flirtuje z Markusem. Jakie to jest słodkie, że oni są tacy. Możesz sobie pogadać z Archim w takim razie. Czy ja mogę mieć, kurde, to spotkanie tak długo jak chcę? Nie, no nie wypraszaj jej. Gdzieżby tam... co tu jeszcze możesz ciekawego zrobić? Rozmawiaj o hobby, może ją to zainteresuje.
Możesz ją zapytać o umiejętności, mam nadzieję, że ją nie obrazi. O, teraz to wszyscy chcą śpiewać. Nie, Karolina będzie, znaczy Cornelia. O, to by się w tesiku dalej, bo ja ci chyba dam zły kibelek ostatnio. Dobrze, to może jednak nie śpiewaj. Zmieniłam zdanie. Boże, z tymi nastolatkami, kurde, powiem wam, że fajna, fajna. Idź tutaj, przyłącz się do Jasmine. Ty też się przyłącz, jak skończysz. Gdzie ta dziewczyna? O, no właśnie, dokładnie o tym mówiłam. No zobaczcie, po prostu powitaj ją. Ale nie, to chyba ona jest dorosła. O nie. No, ona jest zdecydowanie dorosła. Kurde. Dajesz, Kajtek. Wow. Mam nadzieję, że takie urodziny, taka rekompensata za to, że zapomniał o tych urodzinach, ci odpowiada. Oj. Ale i tak jesteś zadowolony. Mam nadzieję. A można tu gdzieś kupić telefon? Bo oni chcą telefony, a... Ale chyba nie można. Uwaga, bo szarlatan się pojawił, dzieci drogie moje. Gdzie wy jesteście? Patrzcie, Archie myśli o Angelice. Ja myślę, że oni naprawdę... Nie o Angelice, tylko Jasmine. Myślę, że oni coś ze sobą kręcili. Dlatego ja go tak nie ruszam. Bo nie jestem pewna po prostu. Musiałabym wejść do Damiana i tam ogarnąć. W ogóle oni wszyscy pojadą razem na studia, więc będzie zaczepiście. Nie mogę się już doczekać wręcz. Dobra, ale no nie oglądajcie telewizji, ludzie. No to chodź jeszcze z bratem pograjcie w bilard. Nie, nie rozmawiaj z nim, bo cię okradnie. No i masz. No i masz ty. Zobaczysz, dostaniesz od matki. Dostaniesz od matki. Będziesz, kurde, się dawała obcym. Nie wolno rozmawiać z obcymi. No, pokaż się, sieroto. Pokaż, sieroto, jak straciłaś pieniądze. No pod pachą na pewno go nie ma. No nie ma, nie ma. Straciłaś całe kieszonkowe. Ale widzę, że oni jeszcze wcale tak chętnie nie idą. A, chyba wspólnie lubią naukę. Spoczko, spoczko. Gdzie jest Kajtek? Rozmowa z Archim. Dobra, widzę, że koniec spotkania, ale oni dalej się dobrze bawią, nie? Co ja im będę... Co ja im będę bronić, moi drodzy? Niech oni sobie tutaj dyskutują i robią co chcą, skoro jeszcze nie zdecydowali się iść do domu. Co to? Aha, oglądasz sobie. No dobra. No dobra, moi drodzy, ja będę kończyła ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. No i cóż, do usłyszenia w kolejnych. Trzymajcie się ciepło i pa, pa!